Zmiana uchwały numer 70/10/13/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk numer 1561. Pierwsze czytanie, referuje pan skarbnik. No to teraz jest 1560. Czy pani... Czy pani... 1561, 1562. Oba. Rozumiem. Jeśli tak. Nie oba. Prezentacja. Bardzo proszę do mikrofonu. Pani dyrektor, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Prezentacja pana skarbnika obejmowała zarówno projekt budżetu na 2014 rok, jak i wieloletnią prognozę finansową, czyli druk i 1561 i 1562. Jeżeli państwo natomiast macie jakieś pytania do WPF-u jako takiego, to oczywiście będziemy odpowiadać, ale prezentacja dotyczyła obu dokumentów, również wystąpienie pana prezydenta wyraźnie wprowadzające do projektu budżetu 2014 wyraźnie wskazywało na powiązania i odnosiło się zarówno do projektu budżetu na rok 2014, jak i do wieloletniej prognozy finansowej, czyli do zmiany, która polega na tym, że pierwszym rokiem prognozy jest rok 2014. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ale ze względu na to, że radni nie wszyscy zrozumieli, w takim razie otwieram dyskusję do tego projektu. Bardzo proszę, pan Włodzimierz Pietrus. No właśnie. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, panie prezydenci. Ja tylko chciałem sprostować, że pytałem specjalnie pana przewodniczącego Kośmidera, prowadził, stwierdził, że będzie można zadawać pytania do WPF-u w następnym punkcie. W związku z tym nie pytałem w poprzednim punkcie. Mam pytanie takie. Pierwsze. Panie dyrektorki. Wydatki sumaryczne, jeżeli chodzi o inwestycje programowe, inwestycje strategiczne z WPF-u i w budżecie 2014 nie są takie same. W związku z tym mam pytanie, dlaczego to są inne kwoty w tym budżecie, zarówno te programowe, jak i strategiczne. Mogę przeczytać. Budżet 172 miliony 785 i tak dalej. WPF 169 tysięcy 467 i tak dalej. W związku z tym już widać, już w milionach się nie zgadza. Budżet, jeżeli chodzi o strategiczne, 404 miliony, miliony się zgadzają, ale 943 tysiące i 321 tysięcy to nie jest to samo. W związku z tym nie jest spójność tych dokumentów przedłożonych w Radzie. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie mam, jak to się dzieje, że w roku wyborczym 2014 mamy w sumie na inwestycje strategiczne i programowe 573 miliony, a w kolejnych latach spada to o połowę, nie jakieś tam korekty, tylko połowę dokładnie mniej pieniędzy mamy na inwestycje. Czy to jest jakiś cud, że w roku wyborczym mamy tyle pieniędzy, a w kolejnych latach mamy połowę z tej kwoty, w kolejnym roku mamy jedną trzecią tej kwoty, czyli jeszcze mniej. Dopiero w następnych latach znów powoli rośnie do 60% i w kolejnym roku wyborczym 70%. Więc mam pytanie, skąd to, jak to jest projektowany ten WPF, że mamy takie cuda? Teraz, no, pytam dlatego, że liczę i, no i coś mi nie gra. Teraz mam pytanie dotyczące zadań. Czy zadania, które wymienię, są zadaniami jednorocznymi, bo nie, według mnie to te zadania powinny być wieloletnie i w związku z tym powinno być w WPF-ie, a nie ma ich w WPF-ie. I między innymi rozbudowa systemu rowerowego miejskiego, dofinansowanie i wykonania jednej studni przełącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Jest nawet specjalna uchwała do tego, więc nie wiem, dlaczego w jednym roku jest tylko to zadanie, a w WPF-ie nie ma tego zadania w skali wieloletniej. Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach programu pozyskiwania mieszkań.
to 40 tysięcy. Nie ma tego zadania w wieloletniej prognozie finansowej. Czy też wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych. To jest tylko ten jeden rok. Dlaczego nie ma rozłożenia tego w roku na kilka lat? No i w końcu projekt zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022. Czy tylko wydatkujemy w 2014, czy też w kolejnych latach? No bo jak nie ma w WPF-ie, to znaczy, że temat jest zamknięty. Teraz już o niską emisję pytałem, ale jeszcze raz zapytam, bo wydaje mi się, że to jest ważne, bo w tym roku mamy 21,5 miliona. W 2014 mamy 16 milionów, to co w budżecie, i w kolejnych latach mamy 17 milionów i następne 3 miliony. Skąd się to bierze, te 3 miliony? Czy to, co pan prezydent stwierdził, że będą ekstra środki zewnętrzne? Czy to jest ten powód, że ta kwota spada tak gwałtownie? I jeszcze pytanie jedno. Dlaczego w WPF-ie na lata 2016 i 2018 nie ma przygotowania budowy drogi ekspresowej S7, czyli wschodniej obwodnicy Krakowa, ponieważ wydaje mi się, że jak rozumiem, ta inwestycja będzie wcześniej, a są wydatki przewidziane dopiero na 2016-2018. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Bardzo proszę, Pani Dyrektor, o odpowiedź. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, nie wiem, dlaczego Panu nie zgadzają się kwoty na inwestycje między budżetem a WPF-em. Być może to wynika z tego, że w WPF-ie nie ma zadań jednorocznych, ale chciałam powiedzieć, że na stronie w budżecie miasta, w uchwale budżetowej, w paragrafie pierwszym, w ustępie drugim, w punkcie drugim jest napisane wydatki majątkowe na kwotę 675 273 172 zł. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej na stronie trzeciej w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe rok 2014 675 273 172 zł. To są tożsame kwoty, Panie Radny. Więc różnica, którą Pan przeczytał, wynika na pewno z tego, iż WPF jest zgodnie z ustawą o finansach publicznych, nie ma zadań jednorocznych, nie muszą być one pokazywane, ponieważ WPF jako dokument planistyczny służy również do bieżącego zarządzania w ten sposób, iż można na jego podstawie podpisywać zobowiązania wieloletnie. Wydatki, czyli zadania w skali roku, podstawą do wydatkowania środków w skali roku i dla zadań jednorocznych jest budżet. W przypadku, gdy zadania są przekraczają rok budżetowy, podstawą do zaciągania zobowiązań, czyli podpisywania umów jest wieloletnia prognoza finansowa. Skąd takie duże kwoty na wydatki inwestycyjne w roku wyborczym, później spadek? Panie Radny, bardzo proszę zobaczyć, jak wygląda aktualna wieloletnia prognoza finansowa obejmująca rok 2013 i lata następne. Również rok 2014, tam było więcej inwestycji, później spadek. W tym nowym projekcie faktycznie to się pogłębiło. Jest wzrost wydatków inwestycyjnych w stosunku do aktualnej prognozy na 2014, i większy spadek w latach następnych. Dlaczego? Również gdyby porównać te dwa dokumenty, w roku 2014 według aktualnego WPF-u planowaliśmy zaciągnięcie o ponad 100 milionów długu mniej. W obecnym projekcie WPF-u ponad 100 milionów zaciągamy długu więcej, w efekcie czego mogliśmy zwiększyć inwestycje, ale jeżeli w roku 2014 zaprojektowaliśmy w budżecie i w aktualizacji WPF-u więcej długu, to ten dług trzeba spłacić. A jak spłacić, to oznacza zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w latach następnych. Stąd taka zmiana. Jeszcze jedna uwaga. Aktualna wieloletnia prognoza finansowa miasta Krakowa obejmuje rok 2013 i aż do roku 2049. W projekcie WPF-u, który w tej chwili Państwu prezentujemy obejmującej rok 2014,
ostatnim rokiem prognozy jest rok 2040, czyli jakby skróciliśmy horyzont czasowy o 9 lat. Stąd też te spadki inwestycyjne. Ale proszę zauważyć, że to, co mówił pan prezydent Czmiel, że my przeszliśmy na planowanie takie, iż tam, gdzie dochody są, nie są potwierdzone, nie prognozujemy ich, czyli inwestycje, które mają szansę uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, pieniądze w tej chwili są zaprojektowane tylko i wyłącznie z udziałem środków własnych. W momencie, jak uzyskamy środki europejskie, odblokują się środki własne miasta, będziemy mogli zarówno zwiększać dług, wydłużać wtedy okres prognozy i będą wtedy być mogły wprowadzone nowe zadania. Jeżeli chodzi natomiast o pana pytania szczegółowe dotyczące zadań, no to odpowiedzą koledzy. Jeżeli jeszcze są jakieś pytania, bardzo proszę. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Stwierdzam, że rada odbyła pierwsze Jeszcze pan prezydent, bardzo bym prosił. No bo tak jakoś tak niechętnie. Chętnie? To szybko prosimy, energicznie. Przepraszam, ale byłaby to niestosowność, gdybym nie odpowiedział panu radnemu Pietrusowi. W związku z tym pozwoli pan przewodniczący, dobrze, że jednak odpowiem, mimo że niechętnie przyszedłem tutaj. To znaczy mówię o miejscu, w którym, żeby nie przedłużać. Po pierwsze chcę powiedzieć, i to jest bardzo istotne, że wielkość środków w wieloletniej prognozie finansowej i środków przeznaczonych na wieloletni plan inwestycyjny w dużej mierze jest uzależniona od środków, które mieliśmy zresztą w latach poprzednich, w okresie programowania 2007-2013 w postaci dofinansowania z Unii Europejskiej. Przecież to dofinansowanie minimalne jest 50%, a maksymalne nawet 85%. I teraz, jeżeli pojawiają się inwestycje w perspektywie 2014-2020, od 2014 zaczniemy aplikować środki z Unii Europejskiej. I ta pozycja, która aktualnie jest w budżecie, w wieloletniej prognozie finansowej, to są jedynie środki, którymi dysponuje miasto, natomiast do tego będziemy uzupełniać środki, które będziemy aplikować ze środków Unii Europejskiej w zakresie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w zakresie zintegrowanych inwestycji terytorialnych, na których przeznacza się 1 mld zł, co prawda dla krakowskiego obszaru funkcjonalnego, czyli Kraków plus 13 gmin, jak i ze środków zarządzanych przez instytucje rządowe, głównie program operacyjny Infrastruktura Środowisko. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, poprawa jakości powietrza i likwidacja niskiej emisji, też w MRPO jest zaprojektowana na 140 milionów złotych w najbliższych latach. W związku z tym aplikacja o środki od roku 2014 pozwala na pozyskanie środków, których najprawdopodobniej nie będziemy w stanie nawet wykorzystać. Być może, że po zakazie palenia węglem będzie to bardziej mobilizujące. I trzecia sprawa, środki na S7 są jedynie uzupełnieniem finansowania i zobowiązań porozumienia, jakie podpisał w 2004 roku prezydent miasta Krakowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na współfinansowanie realizacji drogi S7. Do tej pory realizowano, jak pan doskonale wie, węzeł Bieżany, węzeł Rybitwy. Teraz oczekujemy, że będzie realizowany węzeł Rybitwy, węzeł Iwołomuska Ptaszewskiego od przyszłego roku. I my tu te zobowiązania mamy zrealizowane. Natomiast porozumienie obejmuje jeszcze odcinek od Iwołomskiej Ptaszewskiego do granicy miasta, a więc na północy. I tutaj te zobowiązania powstają w latach następnych. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzania autopoprawek
Ja myślę, szanowni państwo, że będą to takie same daty jak do poprawki, do budżetu, a więc określam termin wprowadzenia autopoprawek na 9 grudnia 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 10 grudnia 2012 roku, godzina 15.